Sponsorem Jaga TV jest Barter S.A. Największy na Podlasiu importer i dystrybutor autogazu. Pomóż zrealizować marzenia trzech niepełnosprawnych kibiców Jagiellonii. Tankuj gaz na stacji Barter przy ulicy Kopernika 97 w Gwiezdnej Składowej, a Barter zorganizuje dla nich lot balonem. Barter, tankuj z nami. Numer 9 Julian Rivoli, numer 15 Jakub Kamiński, z numerem 26, z numerem 7 Norbert Zawadzki, z numerem 3 Lubosz Hansel, z numerem 8 Ugo Uka. Jagiellonia Białystok prowadzi w Leśniu Gdańsk 1-0, a strzelce bramki jest grający z numerem 6. Piłka stop. Na razie zaczęła do drugiej minuty, od pierwszej minuty w zasadzie wprowadzał Lubo, strzelił bramkę. I jest teraz właśnie, myślałem, że jest to no, znaczy no powinna, tak? Ja myślałem, że dzisiaj skoro ona będzie, znaczy dopiero później przeczytałem, wiesz. Czas wolna nawet do 17. Do 17. Kurwa, do 18 nawet. Co to robi? Ale tam autobusy jeżdżą. Komunikacja zwykła miejska. Chyba, że mi to wypadło, że mnie kurwa chodzi do tego. Do tego. Bo... Na kawałek... Oja, kurwa, na kawałek.
Ale nie, na przerwę to kiedy wodę pili. A, możliwe. Czerwoną kartką został ukarany zawodnik gości grający z numerem 2. Karol, na początek chciałbym się zapytać, jak ocenisz dzisiejsze spotkanie? Wygraliście, miałeś asystę, byłeś bardzo aktywny. Jak to wyglądało z perspektywy boiska? No pewno dobrze weźmy w mecz. Założyliśmy sobie, żeby od początku siąść na przeciwnika i nie dać mu za dużo swobody. Szybki stał fragment gry, no, z mojej strony niezłe doświadkowanie. Lubo Hanzel zakończył to i jest fajnie. No i zaczęliśmy kontrolować grę. No, w pierwszej połowie było ok. Mieliśmy jeszcze parę sytuacji, ale myślę, że powinniśmy być zadowoleni z pierwszej połowy. Zaś w drugiej połowie troszeczkę, moim zdaniem, wyszliśmy zdekoncentrowani. Te piłki, co były zrzucane z obrońców, to właśnie za dużo niebezpieczeństwa nam stwarzały. I jeśli chodzi o mnie, no to powiem szczerze, że z pierwszej swojej połowy jestem bardziej zadowolony niż z drugiej. Jeszcze taka nietypowa sytuacja dzisiaj miała miejsce. Podejrzewam, że po raz pierwszy grałeś w meczu, w którym trójką sędziowską stanowiły kobiety. Jak oceniasz pracę pani arbiter i pani asystentek? Powiem tak, drugi raz grałem. Graliśmy z Lechem Poznaniem w Poznaniu, we Wronkach, dokładnie w tamtym sezonie też. No, na pewno nie jest to, nie chcę nikogo tam oczerniać, czy w jakikolwiek sposób tam źle o kimś mówić, ale moim zdaniem no jednak... Ja bardzo często się denerwuję właśnie. Drugi raz już jest mecz, kobiety sędziowie, bardzo się denerwuję, jakiś taki mu charakter. No, wolałbym, żeby sędziowie jednak byli, a nie pani sędziny. To też w 80. którejś minucie bodajże po faulu na tobie zawodnik Zbrzyski z drużyny gości otrzymał czerwoną kartkę. Czy tam rzeczywiście ten faul na czerwoną kartkę był i pani sędzia podjęła dobrą decyzję? Tak. Lubo do mnie Hanzel zagrał piłkę, ja mu odegrałem do środka, obrońca był spóźniony. No, nie będę pokazywał do kamery, no, ale na kostce widać skutki tego faulu, no i bardzo słuszna czerwona kartka. Panie Sławku, dzisiaj trójką sędziowską pełniły w roli trójki sędziowskiej były trzy kobiety. Jak pan ocenia pracę sędziny? Ja oceniam pozytywnie. Przede wszystkim jest to program taki sprawdzający, wyróżniający się sędzie z Ekstraligi i to jest bardzo dobry poligon dla nich właśnie do sprawdzenia, bo piłka męska jest po prostu szybsza, bardziej wymagająca. A jak się sędziny zachowywały w tych takich momentach bardziej nerwowych? Tutaj widać było, że piłkarze Lech i sztab szkoleniowy Lech momentami miał całkiem duże pretensje do decyzji. No tak, ale to normalne, to nic nowego na boiskach, że mają pretensje zawodnicy czy sztaby szkoleniowe do arbitrów. Natomiast na pewno element taki, że to kobieta sędziuje, jednak łagodzi obyczaje. W takim układzie jeszcze moje ostatnie pytanie, kiedy się możemy doczekać pierwszej kobiety, która poprowadzi mecz w ekstraklasie naszej? Trudne pytanie. Przede wszystkim są bardzo rygorystyczne testy fizyczne i jeśli kobieta nie jest w stanie zaliczyć męskich testów, to po prostu nie może sędziować. Czyli rozumiem, że kobiety, które pojawiają się przynajmniej na liniach w Premiership, przychodzą takie same testy jak mężczyźni i w tych testach dają radę, tak? Czy to są jakieś inne zasady tam? No tak, to jest warunek konieczny, ponieważ no, jeśli dziewczyna po prostu nie nadążałaby za akcją, no to w naturalny sposób będzie podejmowała jakościowo gorsze decyzje, a tego nikt nie chce. Z nami pani Diana, arbiter główny dzisiejszego spotkania pomiędzy Jagiellonią a Lechią w młodej ekstraklasie. Pani Diana, słyszałem, że to jest taki jak gdyby pierwszy etap eksperymentu, który ma sprawdzić,
Czy kobiety podołają jak gdyby sędziowaniu w męskiej piłki? Jak pani ocenia, jest duża różnica pomiędzy tą Ekstraligą Kobiet, a takimi już pierwszymi rozgrywkami męskimi? Zdecydowanie tak. Jest to zupełnie inna specyfika zawodów. Pod każdym tego kąta, pod każdym kątem, pod każdym tego słowa znaczeniem. Zaczynając od dynamiki meczu, no wiadomo, panowie są dużo, dużo szybsi. Dzisiaj jeszcze dodatkowo boisko było dużo szersze w stosunku do tych, na których miałam okazję sędziować. W związku z tym ta gra rozciągała się bardzo szeroko. Zupełnie inna jest motoryka ruchu panów, pań, więc interpretacja artykułu 12, czyli no, przewinień fauli, tak jest... trochę inna, na znacznie więcej można pozwolić na lidze męskiej. Na kobietach, no już tutaj trzeba być trochę bardziej wyczulonym na płeć piękną. No, sam sens jest ten sam, tak? Dwie bramki, chodzi o zdobycie gola, a jednak to wszystko, co się dzieje po środku, to jest zupełnie coś innego, zupełnie inne doświadczenie. A jak pani odbierała te momenty takie bardziej nerwowe, w momencie, kiedy była czerwona kartka, w momencie, kiedy tam Lechia mogła mieć ten rzut karny, ale go nie miała i jak wtedy pani odbiera, bo wiadomo, że jeżeli kobiety otaczają kobiety arbiter, to jeszcze może jakoś tak wygląda, czy nie jest jakaś większa różnica, kiedy to mężczyźni otaczają i mają większe pretensje do arbitra? Wręcz przeciwnie, to panie są zdecydowanie bardziej temperamentne, wredne, dłużej bardzo roszczą swoje, zdecydowanie dłużej roszczą swoje pretensje, potrafią z początku meczu, pamiętać jeszcze w 88 minucie i no, myślę, że pani są bardziej pamiętliwe. A to jest taka specyfika zawodów. Zawsze są decyzje kontrowersyjne, mniej albo bardziej i to jest cały urok. A nasze zadanie jako sędziego, dobrego mam nadzieję sędziego, to jest to, żeby podołać takim momentom. Pan Sławomir Stępniewski mówił o tych testach, że kobiety muszą przejść te same testy co mężczyźni. Jak pani się czuje, kiedy musi jak gdyby podchodzić do tych testów? Czy to jest duża różnica? Duże są różnice tych wymagań? Ja akurat nie jestem w stanie spokojnie zdać limity męskie. Dużo pracuję, co się przekłada na bieganie i pisanie testów, więc z tym nie mam problemu. Panie trenerze, mecz troszeczkę tak się nie potoczył chyba, tak jakby pan chciał, ta szybko stracona bramka, później goniliście, mieliście swoje sytuacje, słupki. Jak pan ocenia spotkanie? Na pewno to był mecz z tych, bo to jest tylko sport, tak, ale to jest taki mecz z tych, po których mogę tylko podziękować chłopakom i pogratulować, bo uważam, że zagraliśmy naprawdę dobre spotkanie. Faktycznie chwila nieuwagi na początku meczu przy stałym fragmencie. Myślę, że tutaj bramkarz też mógł do niej troszeczkę się lepiej zachować, no ale trudno. Mieliśmy dużo czasu na odrobienie. Dokładnie, mieliśmy swoje sytuacje, Stomin miał swoje. Uważam, że generalnie ten mecz był na bardzo dobrym poziomie, jak na tą ligę juniorów. I tak jak mówię, mogę go pogratulować chłopakom. Nerwowa strasznie końcówka, kończyliśmy mecz w 9. Nieuznana bramka w 90. bodajże, drugiej czy trzeciej minucie. To już mówię, dobiło wszystkiego. Słychać, jak ja mówię, tak? Emocji nie zabrakło.
Chyba były troszeczkę, można powiedzieć, problemy z dyscypliną w drużynie, bo te kartki żółte, w konsekwencji czerwone, to raczej nie były po ostrych zagraniach, tylko raczej dyskusji z sędzią. To może nie tyle dyscyplina, bo tak samo i trenera wyrzucił, tak? W tamtej drużynie i innych chłopaków, natomiast no, mecz tak jak się układał, to i w ekstraklasie i na poziomie reprezentacyjnym się zdarzył, że oczywiście nie pochwalam tego jak najbardziej i jakieś konsekwencje będą, bo nie można osłabiać zespołu przez to, że gdzieś tam się ciśnienia nie trzyma, no ale no mówię, to nie jest dyscyplina dla grzecznych dzieci. Sponsorem Jaga TV jest Barter S.A., największy na Podlasiu importer i dystrybutor autogazu. Pomóż zrealizować marzenia 3 niepełnosprawnych kibiców Jagiellonii. Tankuj gaz na stacji Barter przy ulicy Kopernika 97 w Gwiezdce Odskładowej, a Barter zorganizuje dla nich lot balonem. Barter, tankuj z nami!